Przypisane. Może cicho. Proszę Państwa, zgodnie z oświadczeniem Rady Powiatu w Myśli Boże, rząd, paragraf 48, ustęp 1, w głosowaniu jawnym w sytuacji równej ilości głosów za i przeciw danemu wnioskowi w uchwale przeprowadza się powtórne głosowanie. Cofamy w sesji? Nie, ja teraz nie, dobra. Ale no, dzisiaj w ciągu dnia było 4 razy. Ale wcześniej już mieliśmy takie sprawy. Nie, nie, ale tylko przedstawiam. Proszę Państwa, ja proszę o zabranie głosu. Faktycznie jest taki zapis w statucie. A szkoda dla Państwa, czyli jest też uchwała przeszła, tak? Ponieważ nie ma więcej głosów za, jest więcej głosów przeciw niż głosów no, za, tak? W takiej uchwały nie ma, ja nie widzę w postaci jeszcze reasumpcji. Naprawdę należało się zastanowić nad treścią tego statutu w tym punkcie, tak? No, czy on jest słuszny? Moim zdaniem nie jest słuszny, no bo tutaj nie jest oczywiste. Ja potrzebę reasumpcji. Tak naprawdę w takiej sytuacji, jaka jest teraz, jeśli chodzi o zapisami statutu i przy założeniu zdrowego rozsądku radnych, to wynik będzie identyczny. Tak? I w rezultacie do niczego nie doprowadzimy. Gdyby ktoś wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, nie, można zrobić głosowanie przeciwko. Tak, z jednogą inicjatywą uchwałodawczą wystąpił. To wymiana wymaga uzasadnienia i kolejnego dalej, to jest proste. Także w tym razie ja raczej nie podejmował tutaj się ponownie. Dziękuję panu radnemu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpoczęcia skargi na działalność starosty Myśliwskiego nie została podjęta. Przechodzimy do skargi na nadzoru pani poprzedniej. Przechodzimy do punktu 10. Sprawy powierzenia gminie do ogólnych pomocy i zadania w zakresie zarządzania programami powiatowymi. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Nie trzeba. Dziękuję. Czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie ma. Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie do ogólnych pomocy i zadania w zakresie zarządzania programami powiatowymi? Na komisji była. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powierzenia gminie do ogólnych pomocy i zadania w zakresie zarządzania programami powiatowymi została podjęta. Za podjęcie premium głosowało 16 radnych jednogłośnie. Punkt 5.11. Zmieniająca uchwałę w sprawie poparcia porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań zakresu administracji rządowej. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Nie, na komisji było wyjaśnione. Czy są pytania do przypadku przedłożonego projektu uchwały? Nie ma. Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia zamian z zakresu administracji rządowej? Kto jest za? Środków wystarczy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednak, że wymieniona uchwała została podjęta. Na podjęcie uchwały głosowało 16 radnych jednogłośnie. Punkt 5.12. Zmieniająca uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. Czy jest potrzeba czytania projektu uchwały? Nie trzeba. Czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie mam. Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę określającą zadanie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku? Kto jest przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta. Za podjęciem wyżej wymienionej uchwały głosowało 16 radnych jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdania z działalności stałej Komisji Rady Powiatu Myśliwskiego na rok 2015. Otrzymaliście Państwo sprawozdania w sprawie poszczególnych komisji. Czy jest potrzeba odczytania poszczególnych sprawozdań? Nie trzeba.
Czy są uwagi bądź pytania do przedłożonych sprawozdań? Myślę, że nie ma. Pragnę zauważyć, że był to pierwszy rok pracy obecnej Rady. Czas na poznanie struktury funkcjonowania powiatu i zadań, z jakimi na co dzień się borykamy. Boryka się powiat. Przed nami kolejny, drugi rok pracy obecnej kadencji Rady Powiatu. W związku z tym życzę wszystkim radnym dalszej owocnej pracy. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje i zapytania radnych. Informuję, że zgodnie ze statutem powiatu myśliwo-szczyckiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 46, /398, /2014 Rady Powiatu Myśliborzy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu powiatu myśliwskiego, dziennik urzędowy województwa zachodniopomorskiego, pozycja 990. Interpelacje i zapytania kieruje się odpowiednio do zarządu albo komisji za pośrednictwem przewodniczącego rady i składa się je wyłącznie w formie pisemnej na sesji po uprzednim odczytaniu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, i odczytać swoje interpelacje? Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdania z pracy zarządu powiatu. Czy są pytania do przedłożonego razem sprawozdania z pracy zarządu powiatu? Proszę o zadanie pytania. Ponieważ mamy kilka sprawozdań, panie przewodniczący, to pewnie tych pytań będzie do pana starosty zarządu kilka. 13 października, tak mam tu napisane, że w sprawach różnych zarząd poruszył sprawę dotyczącą budynku przy ulicy Gorzowskiej w Barlinku i przeniesienia tam poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wypowiedzenia umowy z szczecińską fundacją Talent Promocja Postęp. Znaczy, że co zarząd, państwo się tą fundacją zajmowaliście. Ja bym chciał wiedzieć, co do punktu tego przeniesienia, jakie zapadły decyzje ostateczne i co do tej szczecińskiej fundacji. Drugie moje pytanie dotyczy, zarząd wydał pozytywną opinię dotyczącą budowy drogi na odcinku Równolaskowo. Czego by ta inwestycja dotyczyła? Jakiego zakresu? Naszego udziału w tym? Chciałbym się pana starostę zapytać, bo jest to przytoczę, to będzie łatwiej. Podjął decyzję w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa dla wicestarosty do reprezentowania powiatu na walnych zgromadzeniach wspólników spółki Szpital w Dębnie oraz, no to tam Rada Nadzorcza mnie nie interesuje. Jakby pan starosta wytłumaczył, bo ja to rozumiem w taki sposób, że ten, kto reprezentuje powiat w tej spółce, nie uzgadnia, czy będzie musiał dalej z zarządem swoich stanowisk co do swojego udziału w walnych zgromadzeniach. Żeby tu pan starosta udzielił odpowiedzi. Później tu jest znowu Szczecińska Fundacja. W kolejnych, w listopadzie, państwo zajmowaliście się opinią prawną dotyczącą użyczenia budynku przy ulicy Gorzowskiej w Barlinku. Żeby tu mi pan starosta wyjaśnił, dlaczego niemożliwe jest użyczanie innym podmiotom, znaczy ja domyślam się, o co chodzi, ale w mojej ocenie jest tak dużo możliwości prawnych, bo w tym samym mieście, tylko jako gmina, wiem, że użycza obiekty, które były wcześniej finansowane między innymi ze środków unijnych i mieszkańcy i organizacje mogą z tego korzystać, więc tutaj chciałbym się zapytać, czy to są
inne warunki stawiane powiatowi, a inne gminy. Kolejne moje pytanie dotyczy też zarządu powiatowego. Zarząd z uwagi na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzył wniosek dotyczący realizacji kolejnego etapu budowy dróg powiatowych, to jest Nowogródek Karsko-Łubianka, z infrastrukturą drogową. Kiedyś nasze samorządy zostały oszukane przez powiat, bo wykonywaliśmy, mówię o gminnych, wykonywaliśmy dokumentację, a ta droga miała być realizowana w ramach programów unijnych, tak, albo tak zwanych stetrówek. Minęły bodajże 8 czy więcej lat i chciałem się zapytać, jakie jest obecnie stanowisko, nawet podejrzewam, że już ta dokumentacja nie jest aktualna, natomiast z punktu widzenia, ja uważam, losu powiatu naszego i funkcjonowania, to jest bardzo ważne zadanie, myśmy nieraz z kolegą Brzygudę na te tematy rozmawiali. Chciałbym znać aktualne stanowisko w tej sprawie. Czego dotyczy zgoda zarządu na zatrudnienie pracownika w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Balinku w wymiarze 1/4 etatu na prowadzenie zajęć edukacyjno-sportowych? I ostatnie moje pytanie, kto będzie realizatorem robót i prac budowlanych przy ulicy Północnej 15, gdzie zarząd postanowił zatrudnić w ramach robót publicznych pracowników i zatrudnić tam kierownika budowy? Jaki podmiot prawny będzie realizował tę budowę? I na jakim prawnym dokumencie budowlanym? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam pytanie. Czy chodzi mi o placówkę regionalną? Swojego czasu zarząd podjął decyzję zmniejszenia planu w tej placówce, natomiast jakby nie zostały ograniczone wydatki, bo one muszą być wykonywane miesiąc w miesiąc, bo są jakby wymagalnymi. Czy sytuacja, która miała miejsce, została w tym okresie czasu, czyli do dzisiaj, w jakiś sposób zniwelowana i poniesione wydatki, które były obligatoryjne, zostały wszystkie pokryte, czy nie ma zagrożenia wykonania budżetu dla tej jednostki poprzez taką bez zgody dyrektora decyzję zarządu. Czy są odpowiedni radni chętni do zabrania głosu? Proszę o zabranie głosu. Starostę musi pana Kariusza Janowicza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny Jacyku Grzyżankiewicz, jeżeli chodzi o Pańskie pytania dotyczące sprawozdania, dotyczące pracy zarządu, to odpowiadam po kolei. Więc zarząd poczuł kwestię przeniesienia, możliwości przeniesienia poradni psychologiczno-pedagogicznej z ulicy Szosowej na ulicę Gorzowską z dwóch względów. Po pierwsze, należy zachować, aby zachować trwałość projektu, budynek musi być zasiedlony i eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli przez powiat myślibowski na cele oświatowe. Czyli to jest jeden argument. Drugi argument to, że na pomieszczenia zajmowane przez poradnię na ulicy Szosowej wojewódzki inspektor sanitarny nałożył pewne zadania do realizacji i one wymagają pewnych nakładów. Przeniesienie jak gdyby zwalnia realizację tego obowiązku poradnie przy ulicy Szosowej, natomiast oczywiście implikuje generowanie pewnych kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na ulicy Gorzowskiej. Natomiast biorąc pod uwagę całość problemu,
czyli utrzymanie tak zwanej całości projektu i ryzyko niespełnienia rezultatów wpisanych do umowy na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej nie tylko przez powiat Masiewiłłowski, ale również przez gminy, jest tak duże, że zasadnym jest tego typu działanie. Jeśli chodzi o drogę Równolaskową, tu generalnie chodzi o odcinek tej ulicy Świętego Bonifacego, jeżeli pamiętam, do... I oczywiście jest to inicjatywa i to wsparcie dla powiedzmy tutaj gminy Papinek, która jest skłonna pokryć koszty realizacji tego zadania. Natomiast występujemy tu do kontroli wyrażającego zgodę i partnera takiego symbolicznego, moralnego. Jeżeli chodzi o pełnomocnictwo udzielone na rzecz pani Danuty Patkowskiej, pani wicestarostki, no jest to decyzja kolegialna zarządu i faktycznie można powiedzieć, że pani wicestarosta podejmuje decyzję bez konieczności nawet ich konsultowania z zarządem w zakresie szpitala w Dębnie. Także bardzo często osobiście dowiaduję się o pewnych decyzjach nie na zarządzie, nie bezpośrednio od pani wicestarosty, tylko no, gdzieś innymi kanałami. Jeżeli chodzi o czwarte zapytanie, chodzi o możliwość użyczenia budynku przy ulicy Gorzowskiej. Jest to również związane z tą trwałością projektu i olbrzymim ryzykiem, bo jakakolwiek, powiem kolokwialnie, czy określę kolokwialnie, wpadka może skutkować nie tylko zwrotem wsparcia finansowego dla tego zadania, dla tej inwestycji, dla termodernizacji tego budynku, ale może również oznaczać konieczność zwracania środków pomocowych przez innych uczestników tego wspólnego projektu powiatowego. Dlatego to jest tak wrażliwy i drażliwy temat, gdzie należy szczególnie dużo uwagi i troski poświęcić, aby nie złamać przepisów w tym zakresie. Analizowaliśmy to z kancelarią prawną wielokrotnie i no, uważamy, że gra jest przysłowiowo niewarta świeczki, ryzyko za duże, natomiast jest jeszcze jedno pytanie, odpowiem później dalej na ten sam temat w odniesieniu do osoby czy tej jednej czwartej etatu, która mogłaby być uruchomiona. Jeśli chodzi o piąte pytanie, to dokumentacja jest jak gdyby jeszcze ważna. Natomiast biorąc pod uwagę możliwości finansowe powiatu myśliwskiego i zabezpieczenie udziału własnego we własnym zakresie przez powiat myśliwski, no, nie gwarantuje realizacji tego zadania, to jest po pierwsze. Po drugie, brak pozytywnej reakcji ze strony gmin Nowogródek i gminy, zwłaszcza gminy Babinek w tym zakresie, no, jak gdyby sprawia, że to zadanie na dzień dzisiejszy nie jest możliwe w realizacji. Co więcej, no, przejechawszy się tą drogą, uważam, że na pewno przebudowa całej tej drogi, biorąc pod uwagę wartość inwestycji i potrzeby z nią związane i natężenie ruchu, jakie się tam powiedzmy realizuje, odbywa, no, uważam, że jest wiele innych potrzeb, zwłaszcza zgłaszanych przez gminy, bo powinniśmy przede wszystkim być otwarci na potrzeby gmin powiatu myśliwskiego, które są w stanie, rozumieją sytuację powiatu myśliwskiego, angażować swoje środki, żeby inwestycje w ramach dróg powiatowych, a przebiegające przez no, ich gminy, były realizowane zgodnie z potrzebami mieszkańców tych gmin. Jeśli chodzi o szóste pytanie, to właśnie mówimy o tej jednej czwartej etaty. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie jednej czwartej etatu dla konkretnej osoby, na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez szkołę. I tak naprawdę dyrektor szkoły jest tutaj, ma pozytywną, tak zwane zielone światło, może uruchomić zatrudnienie, nie naruszając tego nieszczęsnego okresu trwałości z jednej strony, a z drugiej strony, co jest najważniejsze, bo tym się kierowaliśmy,
zapalając to zielone światło, żeby ten obiekt był wykorzystywany przez mieszkańców Baginka na realizację swoich potrzeb w zakresie aktywności kulturalno-rekreacyjnej. Jeśli chodzi o pytanie siódme, kto ma zgodnie z zadanym pytaniem realizować zadania w obiekcie tutaj tym na ulicy Północnej 15, więc realizuje to powiat myśliwski. Jest to zadanie remontowe, tak? Zatrudniając ludzi z tak jak powiedziałem, podmiotem jest we własnym zakresie. Czy to starosta będzie kierownikiem budowy? Nie, no do tego będzie kierownikiem budowy. Dzisiaj podpisał umowę, będzie osoba uprawniona. Natomiast nadzór bezpośredni nad pracownikami będzie sprawował osoba. To jest urząd prowadzić działanie gospodarcze. Nie, to znaczy nie jest działalnością gospodarczą, na przykład sprzątanie obiektów wykorzystywanych przez administrację powiatową. Po prostu no, nie chciałbym w tej chwili, jest to jak gdyby możliwe, jest to ryzykowne. Tak. A nie radny, kiedyś budowano mosty. Ale ja myślę, że to jest nie zarządzenie. Panie radny Siotkiewicz, proszę też nie przerywać. To chodzi o pewien zakres związany z wysokością pomieszczeń i z posadzkami, więc ale to mówię co do zakresu no to rzeczowego, można się dopytać. Jest to skuwanie tej. Czy bezrobotni nam mają ten urząd? To nie wybudować, nie. Tak. Ale to powiedzmy, że zostawmy to na razie w tej formie. Kto? Wiadomo, starostwo i starostwa w pewnym sensie tak, to się zgadzam. Natomiast podmiotem generalnie jest to powiat. Jak się coś komuś stanie, to starosta będzie. Jak najbardziej. Zawsze tak jest. Jeśli chodzi o zapytanie skierowane do zarządu przez pana Arkadiusza Mazepę i Regionalną Placówkę Terapeutyczną, to oczywiście zmniejszenie planu było uzasadnione tym, żeby nie angażować, albo w jak najmniejszym stopniu angażować środki własne powiatu myśliwskiego, natomiast wykorzystać dotacje z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty kierujące podopiecznych do tejże placówki, jak również w miarę możliwości pełnie wykorzystać dotację przyznaną przez ministra pracy i spraw społecznych. I nie ma zagrożenia. Baliśmy się, że będzie tutaj w realizacji planu finansowego poważny deficyt finansowy na dzień dzisiejszy. Nie będzie takowego. Placówka zostanie nie tylko zbilansowana, ale również zostaną wykonane, czy są w trakcie realizacji, prace inwestycyjno-remontowe. Chodzi o system centralnego ogrzewania wraz z panelami solarnymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zostanie urodzony, wyposażony w plac zabaw dla tych dzieci, więc nie ma nie tylko, że w tym roku nie ma zagrożenia, ale również wchodzimy w rok 2016 bez ryzyka poniesienia tutaj strat czy deficytu budżetowego w tej jednostce. Od stycznia przejmujemy również w ramach porozumienia dodatkowego z Urzędem Marszałkowskim, z Marszałkiem, przejmujemy również kwestię podpisywania stosownych porozumień z powiatami i także dzisiaj całe zadanie będziemy prowadzili prawie że autonomicznie, poza samą instytucją skierowania, to pozostanie dalej przy marszałku, a konkretnie przy ROPS-ie. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję panu staroście za udzielenie odpowiedzi. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym. Czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania? Kolejny punkt porządku obrad to punkt 11. Oświadczenia radnych. Informuję, że zgodnie ze statutem powiatu myśliwskiego, paragraf 29, oświadczenia mogą być składane w formie ustnej albo pisemnej jedynie na zakończeniu obrad. Nad oświadczeniem nie przeprowadza się dyskusji.
Przedmiotem oświadczenia nie może być sprawa, której merytoryczna treść jest interpelacją, wnioskiem lub zapytaniem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie oświadczenia? Proszę Pana Panią. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tym punkcie chciałbym Państwu życzyć spokojnego nowego roku. Wyciszenia podbliża się stale i owocnej współpracy na całe 16, 17 i kolejne lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. To w pewnym sensie uprzedził, ale myślałem, że będą oświadczenia innej treści. Ja chciałbym życzyć przede wszystkim Radzie Powiatu Siłowskiego jak najmniej pomysłów, które tak naprawdę były przedmiotem dyskusji nad programem rozwoju. Bo jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest powiat, jest powołana do realizowania określonych zadań statutowych wynikających z ustawy. I gdybyśmy więcej czasu poświęcili i troski o prawidłową realizację tych zadań, to po pierwsze nie bylibyśmy w tym miejscu, jeżeli chodzi o sytuację finansową, a na pewno byśmy byli bardziej przydatni, a do tego jesteśmy powołani dla gmin, które wchodzą w skład powiatu myśliwskiego. A teraz, czyli życzę wszystkim radnym zdrowego rozsądku, odpowiedzialności, a na nowy rok oczywiście współpracy, merytorycznej dyskusji opartej na pewnej etykiecie i sposobach kulturalnego komunikowania się i tak naprawdę pochylanie się nad rozwiązaniem problemu. Wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu dla siebie nawzajem. A wszystkim mieszkańcom powiatu myśliwskiego życzę wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia i abyśmy spełniali ich oczekiwania jako zarządzający powiatem myśliwskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja w imieniu Dobrej Rady również wszystkim mieszkańcom powiatu myśliwskiego życzę wielu sukcesów, spełnienia marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności. Aby każdy dzień nadchodzącego nowego roku 2016 dostarczał energii i optymizmu do realizacji nowych wyzwań. Przejdziemy teraz do punktu 12. Zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, porządek 14 sesji Rady Powiatu został wyczerpany. Zamykam 14 sesję 5 kadencji Rady Powiatu w Myśliwowie. Dziękuję. Jestem tylko w podróży, ale nie